Uroczyste otwarcie fascynującej świetlicy miało miejsce w połowie lutego, ale już od grudnia miejsce to tętni życiem. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Liderem jest Fundacja Fascynujący Świat Dziecka, która zapewnia pomoc i wsparcie zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Takie miejsce było potrzebne, śmiało przyznaje prezes Janusz Morawiec. Jako mieszkaniec Goleszowa już prawie od 20 lat, czy nawet ponad 20 lat, zawsze zauważałem brak takiej świetlicy środowiskowej tutaj w Goleszowie. Odkąd moje dzieci zaczęły tutaj uczęszczać do szkoły podstawowej, też zauważaliśmy taką potrzebę. Pomysł był już dawno, dawno temu omawiany. Mogę powiedzieć, że 5 lat temu, gdzie się zaczęła taka już intensywna rozmowa na ten temat, no w końcu udało się przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej i przy przychylności tutaj Urzędu Gminy Goleszów. Z projektu korzysta 20 dzieci i 12 rodziców. Zajęcia prowadzone są codziennie w godzinach popołudniowych. Na podopiecznych czeka pomoc w nauce, wsparcie psychologiczne, wyżywienie. Prowadzone są również zajęcia, gry i zabawy. Jak Ci się podobają tutaj te zajęcia? No jest fajnie. Bawimy się, czasami jest nerwowo. Świetlica to także wsparcie dla rodziców, dla których dostępne są mediacje rodzinne, terapie, poradnictwo specjalistyczne, grupa wsparcia i konsultacje prawne. Choć ilość miejsc jest ograniczona, to świetlica nie jest zamknięta na nowe osoby. Jeżeli będzie większa ilość dzieci, jeżeli możliwości techniczne i prawne nam pozwolą, to oczywiście przyjmiemy większą ilość dzieci. Też się staramy dbać o to, aby uczęszczały dzieci systematycznie, więc jeżeli ktoś opuszcza tę świetlicę, nie przychodzi, to staramy się zastąpić takim dziećmi, którym bardziej to by było potrzebne. Partnerem projektu jest gmina Goleszów. Gmina Goleszów ze swej strony udostępniła pomieszczenia w szkole podstawowej w Goleszowie i wspiera przede wszystkim promocję tego projektu. Jest to pierwsza w gminie tego typu świetlica, działająca jako placówka wsparcia dziennego. Już w poprzednich latach działała tutaj świetlica szkolna. Teraz miejsce to jest bardziej wykorzystane, przyznaje dyrektor szkoły. Nasi uczniowie szkoły podstawowej w Goleszowie korzystają w godzinach do 15 od rana. Natomiast tutaj potem świetlice korzystają uczniowie, którzy należą do tej świetlicy. Czyli uczniowie, którzy mają problemy różne wychowawcze i z różnymi deficytami. Jednak jak to w przypadku projektów bywa, kiedyś się kończą, dlatego już teraz prezes prosi o wsparcie. Aby utrzymać projekt, będziemy poszukiwać sponsorów, po prostu darczyńców, którzy nam pomogą to utrzymać. Tak? Po skończeniu projektu nie będzie już takiego finansowania, więc aby te dzieci miały zapewniony posiłek, aby opłacić bieżące wynagrodzenia i tak dalej, będzie potrzebne wsparcie, o co już od razu apeluję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.